Wielu mieszkańców Nowogrodzca wzięło udział w ubiegłą niedzielę we mszy świętej, podczas której w nowogrodzieckiej świątyni umieszczono szczególny krzyż. Odsłonięcie i błogosławienie krzyża, który to krzyż jest z kościoła Matki Bożej Śnieżnej w Nowym Martyńcu, obecnie Bośnia i Hercegowina. Ten krzyż tutaj w naszym kościele znalazł się za przyczyną Pana Burmistrza. Będzie on tutaj w naszym kościele tym znakiem łączącym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Bo to wszystko w tym się zawiera. Nie możemy być ludźmi, którzy nie pamiętają o przyszłości. Nie możemy żyć teraźniejszością. Musimy żyć teraźniejszością, ale musimy patrzeć też do przodu, w przyszłość. Dlatego niech ten krzyż będzie dla nas takim znakiem nadziei. Odnaleziony, zniszczony krzyż niegdyś znajdował się w kościele wybudowanym przez Polaków, tych, którzy wyemigrowali do byłej Jugosławii przed wieloma laty. Krzyż odnalazł w miejscu życia, urodzenia, ale też pielgrzymowania do Polski z Nowego Martyńca nasz przyjaciel Mirosław Cetojewicz, sołtys Starego Martyńca. I to jest istotny walor naszej współpracy, nie tak jak my wielokrotnie mówimy partnerskiej, ale jak dzień wcześniej powiedział Mirosław w czasie spotkania, że jesteśmy braćmi. I on tam, ten krzyż z kościoła, w którym modlili się Polacy, którzy ten kościół zbudowali, i po prostu mi go przekazał. Krzyż z pamiątkową tabliczką znalazł swoje miejsce w jednej z naw kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodzcu. Po mszy świętej odprawionej w intencji mieszkańców w kościele zabrzmiał koncert zespołu pieśni i tańca Rzeszowiacy z Mielca.